It's incredible. It's like a dream come true. And I never thought this would happen. It's really the first time the Heroes music has been done on a very professional level in concert format with a real orchestra. Pomysł na koncert muzyki z Heroes of Might and Magic z udziałem kompozytora Paula Antonego Romero to tak naprawdę zrodził się gdzieś w mojej głowie, ja wiem, z 15 lat temu, 20 lat temu. Jako nastolatek grałem w Heroesów. Pierwszy raz o Paulu Romero usłyszałem, tak naprawdę właściwie przeczytałem, właśnie w grze. Kiedy już podjąłem decyzję, że robimy taki koncert, zależało mi na tym, żeby ta muzyka brzmiała we wnętrzu akustycznym. Bardzo stawiamy na wysoką jakość i chcieliśmy, żeby obyło się bez udziału mikrofonów, a więc koncert w całości jest tak zwany unplugged, bez udziału sprzętu elektronicznego, po prostu po to, żeby słuchacze jeszcze lepiej odbierali tę muzykę. Zależało nam na tym, żeby znalazły się tam utwory, które gracze znają, kochają i na pewno rozpoznają. Natomiast nam jako kompozytorom i również orkiestratorom zależało na tym, żeby znaleźć te kawałki, które będą interesujące od strony muzycznej, które będzie można fajnie poprowadzić. W Polsce była taka potrzeba, żeby zorganizować w końcu bardzo profesjonalny koncert muzyki do gier wideo. A z racji tego, że serwis GameMusic.pl zajmuje się szeroko pojętą promocją muzyki do gier wideo, chcieliśmy, żeby to był nasz pierwszy profesjonalny koncert zorganizowany na skalę międzynarodową, żeby ludzie z całego świata mogli zjeżdżać i zobaczyć na żywo ten koncert. Muzyka z gier zyskała odrębne życie. Jest na tak wysokim poziomie, jest tworzona przez tak wybitnych specjalistów, że może być równie dobrze i z takim samym efektem wystawiana na dużych scenach, jak muzyka filmowa. Jest piękną inscenizacją ilustracyjną tego, co dzieje się w czasie gry i naprawdę mocno wpływa na emocje, można się przy niej wzruszyć, można przy niej wgłębić się w tą wspaniałą podróż, którą się odbywa właśnie grając w grę. I love Poland. I can't wait to come back. People here love music, and the concert hall is the best, better than what I've seen in Los Angeles, where I'm from. It's fantastic, I love it. So it's an amazing experience. Bardzo dobrze nam się pracuje z Narodowym Forum Muzyki, również z orkiestrą. Dyrygent jest fantastyczny. Nie ukrywamy, że chcielibyśmy, żeby nie było to jednorazowe wydarzenie. Jest to premiera tej muzyki. Ale cały czas pracujemy nad czymś więcej. Proszę nas śledzić. Szczegóły już niebawem.